Dzień dobry wieczór, fajnie, że tu jesteście. A dziś posiadam też listę sprzętu, którą mam mieć w torbie na zlecenie. Warto mieć taką listę, żeby sprawdzić, czy mamy każdy aparat, każdy obiektyw, zapasowe akumulatory itp. itd. Dla pary młodej na pewno jeden z bardziej stresujących momentów w dniu ślubu to sama przysięga. A dla fotografa? Dla fotografa często też, ale dla mnie często to, co się dzieje przed ślubem, dzień przed ślubem, czy dzień wyjścia na ślub. Czemu? Zaraz się dowiecie. Dajcie znać, czy Wy też jesteście z tych, co po 10 razy sprawdzają, czy zamknęliście drzwi. Ja tak mam razy 10. Tylko, że dodatkowo z torbą foto i sprawdzaniem sprzętu. Niby to dobre, ale czy na pewno? Zaraz powinien Wam się wyświecić tutaj formularz, który wysyłam parze młodej tydzień przed ślubem. Po co taki formularz? Po co te pytania? Nie będę tutaj ich przedstawiał po kolei, bo będziecie sobie mogli zatrzymać zaraz film i przeczytać, co tam jest. Tak, dla ogółu, to formularz przed ślubem pomaga mi w dopięciu wszystkich detali tego, czy miejsce ceremonii się nie zmieniło, czy godziny się nie zmieniły. Proszę o numery do osób, które będą gdzieś tam na weselu, w razie gdyby coś się wydarzyło. Taki formularz daje mi pewien spokój i luz pracy w dniu ślubu. Także polecam wysyłać go tydzień przed ślubem, kiedy para już wie wszystko na 100%, a wam po prostu będzie się wygodniej pracowało. Bardzo ważne jest sprawdzenie trasy. Trzeba sprawdzić, gdzie będziemy parkować, żeby no i wpizdu i wylądował. Ominąć wszelkie kłopoty w dniu ślubu. Im mniej stresu dla was, tym lepiej. Dlatego dobrze się przygotujcie, sprawdźcie konkretną trasę i polecam jeździć na GPS-ie. Kiedyś mi się zdarzyło, że znałem drogę do miejsca przygotowań, ale ogromny korek, który się tam pojawił, zablokowałby mnie, że nie dotarłbym być może nawet na ślub. Dlatego jazda na GPS-ie o tyle pomaga, że wcześniej możecie zobaczyć czy będzie tam jakiś ogromny korek? Może Wam to po pierwsze zaoszczędzić sporo stresu, a po drugie uratować po prostu zlecenie. Zdecydowanie polecam. Niby wszyscy o tym wiedzą, niby to jest jasne, ale jak wejdziecie w nawyk, żeby dzień przed pamiętać o wyczyszczeniu kart pamięci, to będzie dla Was lepiej. Nie będziecie się później stresować, że tutaj macie jakieś zdjęcia, być może zgrane, być może niezgrane. Dlatego zwróćcie uwagę, by karty pamięci były wyczyszczone przed każdym weselem. No i oczywiście akumulatory naładowane. Polecam kilka dni przed zacząć ładować akumulatory mieć dwa osobne koszyki na akumulatory naładowane i nienaładowane. Wiem, że dla niektórych to może brzmi abstrakcyjnie, że aż tak to trzeba mieć poukładane, ale wydaje mi się, że dzięki temu nie będziecie mieli żadnej wpadki, która przy dużej liczbie ślubów po prostu może się zdarzyć. Posiadam też Listę sprzętu, którą mam mieć w torbie na zlecenie. Warto mieć taką listę, żeby sprawdzić, czy mamy każdy aparat, każdy obiektyw, zapasowe akumulatory itp., itd. Taką listę wam też pokażę tutaj zaraz na filmie, żebyście zobaczyli, co ja tam mam. I zawsze taką listę przed wyjściem sobie sprawdzam. I tą listę też weryfikuję przy wyjściu ze zlecenia, czy wszystko zabrałem. Y Pewnie nic by się nie stało, jakbym zapomniał, nie wiem, jednego akumulatora. Ale po co robić sobie więcej roboty? Zwłaszcza, że na następny dzień możecie mieć kolejne zlecenie i ten akumulator może być bardzo ważny. Także polecam taką listę, bo jest ona, w moim odczuciu, bardzo istotna. Oj, tu muszę się przyznać, zdarzyło mi się to ze 2-3 razy, no ale od 2-3 lat już się nie zdarzyło, bo się nauczyłem na swoich błędach czyli synchronizacja zegarków w aparatach. O kurwa! Przy pracy na dwa korpusy jest to mega istotne, bo macie wtedy dokładnie chronologię zachowaną wykonania zdjęcia. Przy takich momentach, które się dzieją szybko, jak przysięga, no fajnie mieć to po kolei poukładane. To nie przeszkadza może jakoś mega bardzo, ale na pewno utrudnia selekcję, bo układanie tego materiału staje się trudniejsze i bardziej czasochłonne. Jeżeli chcecie zaoszczędzić czas, to zadbajcie o czas. O to, żeby ten czas był dobrze ustawiony na Waszych aparatach dzień przed ślubem. Synchronizacja na dwa aparaty. W tym samym momencie klikacie dokładnie tą samą godzinę i będzie ok. Ważne? Nie róbcie tego raz na sezon, bo te zegarki potrafią się rozuregulować tak naprawdę ze ślubu na ślub. Ale co weekend, co tydzień w zupełności wystarczy. I zaoszczędzi wam to czasu. O takich rzeczach wydaje mi się, że nie powinienem mówić, ale warto się wyspać, imprezować dzień przed i po prostu w taki profesjonalny sposób podejść do tematu. Wasza praca często zaczyna się już właśnie dzień przed, żeby się wyspać, skupić i pójść na zlecenie w pełni gotowym. W dniu ślubu warto między sobą w aucie gdzieś wodę, jakieś przekąski, zwłaszcza jak są upalne dni. Podstawy. Niby tak, ale często o nich właśnie się zapomina, dlatego warto je powtórzyć. Może powtórzymy angielski. Można by tak mówić i mówić, że wiele rzeczy można przygotować i zaplanować. No i pewnie tak jest, ale stres w tym dniu jest nieunikniony, tak czy siak. Nawet jak będziecie dobrze przygotowani, to pewnie stres się pojawi. Ale zawsze można go minimalizować, i wydaje mi się, że takie działania minimalizują stres. Pozwalają wam się bardziej skupić w dniu ślubu nie na tym, czy, gdzie i jak ten akumulator jest gdzieś w torbie schowany, tylko po prostu fotografować. Skupiać się na kadrach, momentach, emocjach. Wydaje mi się, że to najważniejsze. Tak między nami to to, co Wam wcześniej mówiłem, że sprawdzam torbę po 10 razy, to to powinno być zapętlone 10 razy, 10 razy, 10 razy, 10 razy. 10 razy. To znaczy ja sprawdzam naprawdę po kilka razy torbę. Trzy razy w domu, dwa razy w samochodzie, potem jeszcze się zatrzymuję po dziesięciu minutach jazdy, czy wszystko spakowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No nie jest to zdrowe, ale niestety już tak mam. Plus jest taki, że nigdy faktycznie niczego nie zapomniałem, ale no to jest trochę dzień świra. Dzisiaj nie było takich mocnych konkretów i wiedzy technicznej jak jakiś czas temu w filmie z serii o reportażu ślubnym w związku z lampami błyskowymi na sali. Polecam wam ten film, żebyście zobaczyli, bo dużo konkretnych informacji tam się znajduje. Dzisiaj bardziej takie tematy okołotechniczne, przygotowanie do wesela, ale wydaje mi się, że to jest nie mniej ważne tak naprawdę niż ustawienie dobrze lamp, więc mam nadzieję, że ten film przypasuje wam do gustu i pomoże przede wszystkim w pracy. Dajcie znać, jakie wy macie rytuały, jeżeli chodzi o przygotowania do ślubu. Jeżeli się podobało, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Inne materiały, jakieś ciekawostki, możecie znaleźć na moim Instagramie czy TikToku, gdzie Was serdecznie zapraszam. Na dziś to wszystko. Mięsistych kadrów życzę, i do następnego.